Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj ponownie jesteśmy w Minecrafcie. Oczywiście zanim rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. Dawno was nie zapraszałem na Instagrama, więc również to zrobię, wbijcie na Instagrama, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście w Minecrafcie, jak widzicie wschodzi piękne słońce, ciągle mi coś miga przed ekranem, to jest totalnie dziwne, nie wiem dlaczego tak się dzieje, jakiś jest tutaj, patrzcie, taki bug jakby, ja to widać na F5 ostatnio to zauważyłem, że jak chodzę i to się pojawia, to tak jakby się we mnie pojawia taki, o nie, nie bij mnie, dlaczego mnie atakuje od razu jakiś tutaj pająk, proszę mnie zostawić, dobra, okej, Jezus, zostawił mnie, mamy spokój, dobra, i teraz tak, czekajcie, bo chciałem wam to pokazać, co się tu pojawia, ale, o, widzicie, tak jakby armor stand mi się pojawia na, ej, creepery, co jest? Dlaczego w nocy są, znaczy w dzień są creepery, one po nocy jeszcze chyba zostały. Tu trzeba, czekajcie, trzeba je pokonać. Albo ja mam pomysł. A! Dobra, jednak wybuch, dobra, tu. A, do widzenia. O, do widzenia. O, dobra. Ej, kolejna piramida, co jest grane? Dlaczego mamy kolejną piramidę tutaj? Co jest nie tak? Dobra, czekajcie. Co tam jest? Ej, czy... Ja tu widziałem zombiaka. A dobra, jest, już myślałem, że znikł. Dobra, czekajcie, bo go też pokonamy, żeby mnie tutaj nic nie zaatakowało. Aż sobie zwiedzę tą piramidę, bo w niej chyba jeszcze nie byłem. Dobra, tu na całe szczęście nie ma tego totemu Herobrine'a, to jest najważniejsze. Ale dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy co tam jest na dole, bo może nam się tutaj coś przydać. Przynajmniej liczę na to, że coś tu będzie, co nam się przyda. Mamy jabłko. Jabłka to trzeba kolekcjonować, tutaj nic nie ma. Mamy emeraldy, weźmy, też mogą nam się przydać. Mamy torpeda 3, czy nam się przyda torpeda 3? Raczej nie. Dobra, więc po prostu, skoro nam się to nie przyda, wychodzimy stąd. Ja jeszcze jedną rzecz tylko chciałbym zrobić, bo tego jeszcze nigdy nie zrobiłem. Uwaga, uwaga, robimy to, widzowie. Uwaga, robimy tak, tu podchodzę i... A! Dobra, szybko. Dobra, przeżyjemy. Musiałem to wysadzić, widzowie, byłoby zbyt nudno, jakbym tego nie wysadził. Ja nigdy nie wysadzam takich rzeczy, a tam nic nie było ciekawego. Dobra, uwaga, widzowie, plan na dzisiaj to jest wydostać się stąd, po prostu... Widziałem Herobrine'a. Pojawił się tu przede mną, no nie, on znowu mnie będzie atakował, przecież to jest tragedia jakaś, ja już nie chcę, proszę, zostaw mnie, nie, jeszcze burza w biały dzień, no kto by to pomyślał, że burze w biały dzień będą, tam znowu był, czy ja mi się przewidziało, czy on tam znowu mignął, ja już mam dość, dlaczego mam taki mały render distance, ja nie widzę co się dzieje dalej, ja muszę znaleźć tą, myślę, że to Herobrine, a to Enderman, boże, już mi na łeb siada to wszystko, że ja co chwilę wszędzie gdzieś widzę jakichś Herobrine'ów i innych takich. Dobra, uwaga, musimy przejść. Idę gdzieś przed siebie tak naprawdę. Ja ciągle podróżuję i szukam tej... No był tam jak nic. No co jest nie tak? Dlaczego ja ich na każdym kroku widzę? Dlaczego on co chwilę się tu pojawia? Był tu, był na 100% tu, jestem tego pewien. I teraz pewnie się znowu gdzieś pojawia. Czekajcie, ja się rozejrzę dookoła. No nie, no znowu burza. Co jest nie tak? Co jest nie tak? I teraz... Czekajcie, bo ja muszę... No co jest? On tak obok mnie jest blisko? Nie. Czekajcie, ja nie mam wiadra wody. Gdzie jest wiadro wody? Tu, tego nie chcę. Muszę iść, bo wiadra tu będę mógł walić w ten sposób. Dobra. Uwaga, jesteśmy na dole. Widzowie, ja muszę się teraz przedostać gdzie indziej. Musimy dostać się po prostu w jakieś miejsce. Tylko jeszcze nie wiem w jakie. Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? Ja się już pogubiłem. Czekajcie, bo z tej strony to ja chyba przybiegłem. To ja w złą stronę biegnę. To co ja robię w ogóle? Czekajcie, bo ja tutaj byłem. Ja nie mogę, już nie pamiętam z której strony przybiegłem. Zacząłem odcinek, trochę się pomotałem i jeszcze mnie ten Herobrine wybił z rytmu. Ale dobra, plan jest taki, żeby znaleźć tą wioskę, na której się pojawiliśmy. Ponieważ tam jest portal, którym dostaniemy się z powrotem do świata, z którego przyszliśmy, czyli z Palionowa. Mam nadzieję, że wrócimy tam do przyjaciół, ponieważ nie wiem co się tam... Był tu, jestem 100% pewien, że tu był. Widzowie, powiedzcie, czy tu był, proszę, mi się wydaje, że był. Mi się wydaje, że on tam był, ale to już mogę mieć z widy w sumie, to już jest w sumie dosyć prawdopodobne. Może ja sobie wkręcam coś na banie i tak dalej. Dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Liczę na to, że gdzieś tam jest znowu sawanna, więc może akurat to tam gdzieś jest. Liczę na to, naprawdę głęboko w serduchu to mam, że akurat tam coś takiego będzie, więc na to liczę. Dobra, akurat nie zdążyłem teraz walnąć wiadra, który zeskakiwałem, bo się popatrzyłem na drugi monitor, ale tutaj... Mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy. Dobra, tam jest... Tam nic nie ma ciekawego. O, tu jest jakiś portal. Ej, dobra, czekajcie, pójdziemy do tego portalu. Bo mam nadzieję, że jak będziemy... może, nie wiem, może trzeba do netheru pójść, czy coś tego typu, nie wiem, zobaczymy, ogarniemy to tylko, czekajcie, mamy tu skrzyneczkę. Mamy dwa obsydiany, ej, ale dobrze, mamy dwa obsydiany, mamy jabłko. Co to za śmiechy? Nie, ja nie chcę takich śmiechów. Co jest grane? Nie! Nieźle postawiłem sobie obsydian! Co jest? Nie, szybko do netheru, ja nie chcę tutaj być, rozwal to. Tu, źle sobie postawiłem, dobra, szybko uciekamy przed nim, bo nie widzę go nigdzie, ale ewidentnie, a, był tam, zeskoczył mi ledwo co na głowę, dobra, mam nadzieję, że za mną nie pójdzie. No ja, wiecie co zrobię? Patrzcie co robię, w tym momencie robię, tu jest tak, muruję to, żeby on tutaj nie mógł przejść, żeby tutaj być bezpieczny, tam nie odmurowałem w tamtym, czekajcie, tu jeszcze zamurujemy, okej, zamurowane, super, no i fajnie, i teraz możemy sobie po prostu swobodnie przejść dalej, tylko tu jest taki dziwny most, ja pierdzielę, co tu jest, w ogóle ten nether inaczej wygląda trochę niż wyglądał, czy się zmienił nether na tej najnowszej wersji? Ej, troszkę inaczej to wygląda, mam wrażenie, nie? Ale nie wiem, dobra, idziemy, tutaj jest jakaś jakby... ścieżka zrobiona, to jest w ogóle podejrzane, że to jest taka ścieżka zrobiona i bardzo mi się to nie podoba, ponieważ jeżeli ta ścieżka prowadzi do czegoś złego, to ja właśnie idę sobie do czegoś złego. Patrzcie, ta ścieżka dalej tam jakoś prowadzi. Ktoś tu już był, co jest? Przecież ja ten portal dopiero co zbudowałem, to tu nikt nie mógł być przede mną przecież. Co jest nie tak? Dobra, czekajcie, przejdźmy tu, przejdźmy tutaj powolutku. Nic się mi nie dzieje teraz, więc to jest najważniejsze, że mamy totalny spokój, więc bardzo dobrze, idziemy tędy i teraz tak, czy to zaprowadzi, tam jest znowu jakaś inna ścieżka, może to jest powrotne czy coś, nie wiem o co chodzi tu totalnie, ale dobra, idziemy tutaj, dobra, o, tu się kończy ścieżka, o kurde, tu, czy ja to mam wskoczyć, czy naprawdę ja tam mam wskoczyć? Co jest grane? Jak to jest możliwe, że ja mam wskakiwać w takie dziury? Ja nie chcę tego robić. Widzowie, ja nie chcę bardzo. Czy ja tutaj mam coś, wiadra z wodą nie wyleję w nederze, ale czy ja zginę? A, tam jest ta narośl, to ja nie zginę na niej chyba, dobra. Nie wiem, widzowie, to jest bardzo niebezpieczne. Ja wymienię sobie spodnie, żeby mi się tu nie zaatakowało. Mamy ochronę przed wybuchem, więc jakby tam była jakaś pułapka, przeżyjemy. Ja jeszcze sobie lornetką sprawdzę. No nie, no jak na bank jest ta narośl, więc nie, damy radę na spokojnie. Dobra, skaczemy na dół, uwaga, 3, 2, 1, 0, o, ała, nie trafiłem sobie, o kurde, ale dobra, przeżyliśmy. Nie, ja już widzę co tu jest, co to jest za miejsce. O, co jest grane, jak ta burza walnęła akurat idealnie. Co jest grane, dobra, burza w nederze w ogóle, co jest grane, to jest nienormalne. Ej, co to jest? Co to jest za arena dziwna? Ej, o co chodzi? O co tutaj chodzi, co to ma być? Jest jakiś totem Herobrine'a, może to jest ten totem... Co to tam lata? Co to jest? Nie wiem, co tu się dzieje w tym netherze, ale to są tak totalnie dziwne rzeczy. Ja pierdzielę, te burze są jeszcze straszniejsze. Dobra, czekajcie, co my tutaj mamy? Czy to jest... Ej, czy to jest mapa do tego właśnie naszego świata, do tej wioski? Tak, to chyba tutaj, patrzcie, to aż popatrzę lupą i jeszcze przybliżę, tutaj. To jest chyba to miejsce, w którym jest ten portal, tak mi się wydaje. Tylko pytanie, czy jak ja ją zabiorę, to coś mi się stanie, czy nie? Ja mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak ją zabiorę. Najgorsze jest to, że ciągle przede mną ten armor stand jakby się baguje. I mnie to tak denerwuje, bo ciągle mam przed oczami coś. I ciągle się boję, że to jest właśnie Herobrine, czy to jest właśnie jakiś Pennywise, który tutaj mnie atakuje. Nie chcę po prostu, żeby tu mi się coś stało. Mam nadzieję, że jak to rozwalę, to nic się nie stanie. Nic tu nie ma nad... Ła! Co to mnie uderzyło? Dlaczego to bije? Ej, o co chodzi? Co to jest? Co z tym jest nie tak? Czekajcie, ja wędką to zaatakuję, uwaga. Chodź tu. Nie mogę w to trafić, uwaga, chodź tu. Ała! Ała! Nie! Ała! Ej, zabiłem to coś i dostałem... Dostałem zaklętą butelkę, dobra, rzucam normalnie, będziemy mieli więcej expa. Ale to jest totalnie dziwna rzecz. Myślałem, że to znowu coś tu lata, to są po prostu takie pyłki jakby, dobra, to jest mega podejrzane co tu się dzieje, tu są naprawdę tak grube akcje w tym nederze, że są jakieś moby w ogóle, to dziwne jest to co to latało, nie wiem totalnie o co chodzi, ale dobra, jak zabiorę tą mapę mam nadzieję, że nic się nie stanie, uwaga. Dobra, nic się nie stało, mamy mapę, tylko pytanie teraz, co my tutaj, czy mamy tu coś więcej jeszcze, czekajcie, popatrzę na te wszystkie ścieżki dookoła, czy tutaj czegoś przypadkiem innego, oła, nie ma, oła, dostaję ciągle tutaj od tego, muszę zjeść sobie, dobra, tu w tą stronę nic nie było, zobaczmy w drugą stronę, czy coś tam jest ciekawego, ponieważ jeżeli tutaj, może są tu jakieś inne pomieszczenia, czy do czegoś to innego prowadzi, nie, znowu tutaj to jest, ja to chcę zabić, póki to jeszcze tutaj, ja wiem jak to pokonać, chodź tu, kurczę, dlaczego to mnie teraz nie atakuje, tylko odlatuje, chodź tu, ja się z tobą zmierzę, bo się nie boję się, chodź tu. Wow, o, pokonałem, ale sprzedałem ciosa, tylko pytanie, czy ja w tym momencie się skazałem na cierpienie. Dobra, nie chcę tych butelek, udało nam się stamtąd wydostać, ja nie będę tutaj tak ryzykował. Dobra, to przejście znowu jest czyste, pytanie jak z następnym, ej, co to było? To był chyba gast, ale mi się, nie wiem, tak podobny dźwięk to był w sumie. Przejdźmy tutaj. No tu jest zresztą gaz, dobra, no to całkiem fajnie, tylko tutaj dalej nic nie ma. O nie, co ty tu robisz, mordziaty? Czekajcie, pokonajmy go, bo on jest totalnie, nic mi nie grozi, w ogóle jaki on był wolny, nic nie zrobił. Nic totalnie, dobra. Czyli jakby wszystko, nic tutaj nie ma, zabraliśmy co mieliśmy zabrać, ale jest totalna cisza i to jest totalnie podejrzane. Ale dobra, no nie wiem totalnie o co chodzi. Dobra widzowie, ja stąd idę, ja już tutaj nie wiem co mam robić totalnie. Co jest? Nie! Aktywował port! On nie aktywował totem! Co jest grane? Nie, ja nie chcę tu być, Widzieliście, to był Pennywise, on spadł prosto z nieba! Spadł z nieba na to i się włączył piorun! Co jest? Co to miało być? Dobra, ja stąd wychodzę, ja tu nie chcę być, wracam z powrotem, tam było lepiej, tutaj jest Pennywise, walę tego Herobrine'a, on nie był groźny, przysięgam, nic totalnie nie robił, jedyne co to się teraz ostatnio głośniej zaśmiał, ale ja tutaj nie chcę przybywać, nie chcę tu totalnie być, nie chcę, czekajcie, jak tu się wychodziło? Tutaj gdzieś do góry, dobra, uwaga, podbijam się do góry, raz, dwa, trzy, jesteśmy na górze, okej, jesteśmy, dobra, uwaga, wchodzimy tu i jedziemy, i wracam z powrotem do portalu, nie chcę tutaj być, pytanie tylko, czy Pennywise był w tamtym świecie, czy on jest akurat w Netherze, a na przykład tam jest Herobrine, nie wiem, może to są w końcu dwie osoby, ja myślę, że to jest Pennywise przebrany, może jednak nie jest to Pennywise przebrany, nie mam pojęcia, ale wracam z powrotem, nie chcę tutaj dłużej przebywać, wracam i będziemy szukać tego miejsca, bo wydaje mi się, że to będzie gdzieś, znaczy nawet nie wiem, gdzie to może być, pytanie, czy on tutaj to rozwalił, jak on, czy on się tu nie dostał chyba, skoro to nie jest rozwalone. Dobra, nie wiem, nie interesuje mnie to. Wchodzę z powrotem, murujemy to jeszcze. Nie zamuruję tego, dobra, nieważne. Wychodzimy stąd. Ło, myślę, że on to zamurował. Dobra, nic nie zamurował, jest tutaj noc akurat. No i teraz tak, powinniśmy znaleźć tamto miejsce, ale ja bym, widzowie, ja się tutaj gdzieś schowam po prostu i zrobimy to w następnym odcinku z tego powodu, że już w dzisiejszym odcinku naprawdę sporo się wydarzyło, a ja też nie wiem jak długo będziemy szukać tamtego miejsca, więc może jednak po prostu odłóżmy sobie to na inny odcinek. Ja pójdę teraz się schować do tej piramidy, albo tutaj, tu jest jakaś jaskinia, w tej jaskini się schowam. Jaskinie są niepozorne, są takie, wiecie, że tutaj nikt mnie nie dorwie, tutaj czuję się bezpiecznie, tutaj i patrzcie, aż się tutaj zamuruję, tu, tak o, jesteśmy zamurowani, w tym momencie mogę sobie tutaj rozpalić ognisko, zapalić, nie mam pochodni żadnych, dobra, to nieważne, będzie rozpalone kilka ognisk i tyle, i ja tutaj się czuję bezpieczny. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, pozdro, pa pa.